Cześć, dzisiaj jestem w totalnie wyjątkowym miejscu. Rozpoczynamy drugi odcinek Pasji na Krawędzi w Warszawie, we Flyspocie. Spotykam się tutaj z dziewczyną, która po prostu nauczyła się latać i robi to naprawdę, naprawdę dobrze. Zobaczcie, kto to jest. Słuchajcie, moi drodzy, Maja Kuczyńska. Wow! Totalnie wyczesane, to co robisz? Tak, dziękuję bardzo. Wow, naprawdę imponujące. Ja nie chcę wiedzieć, ile tak naprawdę umiejętności i takich skillów musisz łączyć, żeby tak latać. To jest naprawdę. Już bardzo długo to robię. Akurat się udało przyjść na mój trening. Dokładnie, widziałem, że dzisiaj latasz, także koniecznie chciałem to zobaczyć i jestem totalnie pod wrażeniem. Super. No to teraz twoja kolej. Ja mam na wejść. Pewnie. Myślisz, że dam radę? Na pewno. No dobra, to prowadź. Totalnie niesamowicie. Z jaką prędkością leci tam powietrze? A powiedzmy pomiędzy 200 a 300 km na godzinę. Nieźle. To zależy od czego się chce robić. Nieźle. No byłem naprawdę zakochany, jak wylecieliśmy do góry, super uczucie, także na pewno jeszcze wrócę. I bardzo dobrze ci poszło. Tak? O, to miło to słyszeć od zawodowca. A teraz ja cię zaproszę do naszej furki i pokażę ci, co ja robię. To super. Zapraszam na wywiad, chodź. Powiedzmy naszym widzom, czym się zajmujesz tak w 100%? Czym jest ta dyscyplina twoja? No to się nazywa indoor skydiving. Ja akurat uprawiam freestyle i we freestylu się robi jakieś fajne ruchy, próbujesz robić układ, to jest tylko do muzyki. Tak, więc taki jakby taniec, tylko że dla nas to nie jest, to jest bardziej w stylu przechodzenie od punktu A do B i później dodawanie czegoś do tego, żeby to wyglądało jak taniec, ale tak nie za bardzo. Ale przechodzenie z punktu A do B to znaczy, bo ty jednak robisz to w tym tunelu, tak? Aerodynamicznym. No właśnie lataliśmy. To widziałeś, to było takie właśnie przemieszczanie się do przodu, aha, do tyłu, okay, dla ciebie, do góry, w dół. Aha, a później spoko. A później jest po prostu więcej jakby można, bo się zaczyna na brzuchu, potem są plecy. Potem jest sit fly i head up i head down. czyli generalnie brzuch, plecy i później wertykalnie do góry i w dół.
No i później to tylko wariacje tych ruchów. Wszystko jakby wygląda inaczej, są przejścia różne, ale to jest tylko się można wszystko rozłożyć na brzuchy, brzuch, plecy, górę, dół. Okej. Okay. A ty uprawiałaś też gimnastykę wcześniej, jak byłaś jeszcze no chyba dzieckiem, tak? No, jak skończyłam, jak miałam 12 lat, zaczęłam, jak miałam 7. No i ta gimnastyka też na pewno ci pomogła w tym, jesteś rozciągnięta mega. Tak. Zrobić szpagat w powietrzu to chyba jest dużo trudniejsze niż zrobić szpagat na ziemi, gdzie jednak grawitacja ci pomaga, tak? Nie? Właśnie nie bardzo, aha, bo w tunelu też ci pomaga to powietrze. Jako aha, też okay, czułeś, że to nie jest tak, że tam się wisi, tylko to jest napływ tego powietrza. Mhm. No tak. Więc ja generalnie się o wiele bardziej rozciągnęłam latając szpagaty w tunelu niż robiłam na ziemi, bo tam trzeba jakby, nie trzeba się tak bardzo starać, bo to powietrze samo cię tak wygina. Uh-huh. Więc generalnie trochę bardziej boli i jest trudniejsze na początku, ale jak się umie już zrobić szpagat, to wtedy cię jeszcze bardziej rozciąga. W ogóle zobacz, jakie tutaj mamy bariery, bo tu jest taki przycisk sport w alpince naszej. Zmieniają się zegary i robi tak. O! Nice. W tunelu trzeba właśnie no rozumieć jakby co się z tobą dzieje, gdzie masz rękę, gdzie masz nogę. Aha. A mi to zauważyłem. Tak. I gimnastyka tutaj bardzo pomaga. Zauważyłem też, że działy się różne rzeczy, których do końca wiesz, nie wiem, mimowolny jakiś mały ruch zrobiłem tam. Chłopaki mówili, żebym właśnie patrzył na biodra, gdzie ja w ogóle nigdy nie myślałem o tym, żeby zwracać uwagę na to, co robią moje biodra, więc to było niezłe, naprawdę. Tak, znaczy ty miałeś taki problem, że się bardzo dużo chwiałeś, ale to po prostu jest jakby stabilizacja, no i to przechodzi z czasem. Okay. Dlaczego się chwiałem właśnie? Znaczy głównie dlatego, że łatwiej jest się nie chwiać, jak się ma ręce, okay, żeby się trzymać tego powietrza. Dlatego, że wtedy jest jakby to ułożone w taki sposób, że nie trzeba aż tak bardzo się myśleć o właśnie biodrach i tak dalej. A jak się właśnie nie ma tego przedniego, tej przedniej części stabilizacji, to wtedy trzeba się zginać bardziej z tyłu, żeby nie było, żeby się nie leciało do przodu. Więc to się absolutnie da zrobić, tylko że po prostu jest trudniej. Okay. Ale mówiłaś, że poszło mi całkiem ok. Jak na pierwszy raz. No, naprawdę. Dobra, a... Że są ludzie, którzy wariują bardzo, na przykład ze strachu czy coś, aha, i się miotają. Okej. Okay. Zdecydowanie mi się spodobało. A powiedz coś o swoim przyjacielu. To jest mój gremlinek, nazywa się Leja. Mhm. Jest dziewczynką. Rewelacja. I ma 5 miesięcy i jest naprawdę najkochańszym zwierzęciem na świecie. No. To jest twoja maskotka. Często z tobą wyjeżdża, czy zostaje w domu? Właśnie teraz pierwszy raz z nią lecę samolotem i to jeszcze będzie taki 9-godzinny samolot. No tak, do Stanów. I u ciebie na kolanach jedzie, czy w... No oczywiście, ja bym psa nigdy nie dała do luku bagażowego. Więc ona jest malutka, ma poniżej kilo, więc można ją wziąć ze sobą do kabiny. W ogóle zobacz, jakie tutaj mamy bariery, bo tu jest taki przycisk sport w alpince naszej. Zmieniają się zegary i robi tak. O! Nice. Fajne ma takie, wiesz, strzały z wydechu wtedy. Ja myślę, że to auto ma coś wspólnego z tobą. Jest takie... Ma ładny kolor. Dokładnie, ale jest też zwinne, szybkie i niepozorne, ale potrafi dużo. A skaczesz też w zasadzie w naturalnym środowisku, tak? Czyli skoki z samolotu. Jak najbardziej, no ale żeby być tym bardzo dobrym, trzeba praktycznie mieszkać na Drobzonie, bo... Drobzon to jest? No tam gdzie się strefa spadania. Okay. Czyli po prostu trzeba mieszkać na strefie i tam być codziennie i trzaskać po 8 skoków dziennie. I teraz gdybym zrobił taki challenge, że ja sobie jadę autem z jakimś dużym szyberdachem, dałabyś radę tak skoczyć, żeby wylądować u mnie w aucie? Nie, nie. Nie dałoby się tego zgrać? Znaczy,
Na pewno by się dało, ale jak też mówiłam, ja jestem jeszcze baby skydiver. Mam 150 skoków. Są tacy ludzie, którzy mają po 20 tysięcy, nie? Więc oni może by im się udało. Więc wiem, że mam kolegę takiego też w Red Bullu, Jeffro, który skacze już od dawna, dawna, dawna. Nie pamiętam, ile ma skoków, ale właśnie zrobił taki jeden projekt, gdzie wskoczył do łódki, która płynęła też. Takiego jachciku małego. Najlepszy moment wtedy. Wtedy można zrobić trochę fuck you świat, nie? I tak mogę. Dokładnie tak. W 2017 roku zdobyłaś tytuł wicemistrzyni świata. Tak, wicemistrzyni. Wcześniej byłam w juniorach i byłam mistrzyni świata w 2015 juniorów. Dokładnie, dokładnie. I powiedz, jaka wtedy była konkurencja, na ile to było dla Ciebie duże wyzwanie, żeby zdobyć ten tytuł, czy może jednak to było tak, że po prostu poszłaś na żywioł, bo to było chyba dopiero drugie mistrzostwa, tak? Mistrzostwa, tak, ale brałam udział w sporo, znaczy może chyba 5 już zawodach przed tymi, więc byłam do tego przyzwyczajona, ale też w freestyle jest bardzo trudno powiedzieć. Znaczy ja nie mogę powiedzieć, że jakby ta konkurencja była trudna, czy łatwa, czy co, bo to jest bardzo subiektywny sport. A dużo miałaś konkurentek, czy konkurentów, bo tam jest podział na... No właśnie nie ma. Nie ma, czyli nie ma tak, że jest... żeńska i męska część zawodników, tak jak na przykład jedno... na olimpiadzie, tylko po prostu... Mhm. Mhm. To jest jedna jakby ulubiona część mojego sportu jest to, że nie ma tego podziału. Czyli możesz dokopać facetem czasem. Tak, właśnie. No poza tym to jest taki troszeczkę bullshit, bo w lataniu szczególnie nie ma... Twoja jakby moc fizyczna Cię w żaden sposób nie ogranicza, tylko kreatywność, bo to jest właśnie... Widziałem szereg, że jesteś mega kreatywny, jeśli chodzi o Twoje, że tak powiem, przerzucanie się z jednego triku w drugi. Dokładnie. Ale trudno jest powiedzieć jakby kto ma najlepszy układ, bo na przykład niektórzy lubią, jakaś tam jurorka może lubić właśnie szpagaty, a później jakiś tam juror może lubić jakieś takie bardziej agresywne latanie, tylko że to jest właśnie też tak, że u nas sporo facetów robi szpagaty i sporo dziewczyn też lata tak agresywnie, więc dlatego taki podział męsko-żeński u nas po prostu by nie działał. No dobra, i ilu wtedy było, że tak powiem, rywali? Chyba 18 w tamtych zawodach. Z całego świata, tak? Tak. No to nie. A w tych, teraz to były, w kwietniu, też były Mistrzostwa Świata. Tak, 22 chyba, to było najwięcej. I też startowałaś? I jak to było? Piąte miejsce, ale wiesz, Mistrzyni Świata dwa lata wcześniej miała 7 miejsce, więc te zawody były bardzo... No i czemu tak? Bo to po prostu tak bardzo poziom poszedł. Nie, po prostu w górę tak, nagle, tak czy... bardzo subiektywny jest ten sport. Jeśli okay. Po prostu tam są trzy panie, które nigdy nie latały w tunelu i oceniają na przykład gimnastykę artystyczną, a później przychodzą i oceniają latanie, więc to jest. My jesteśmy do tego wszyscy przyzwyczajeni, więc dla nas to jest głównie taka zabawa i mniej rywalizacja, bo wiemy, że po prostu zależy od to. Od co się komu spodoba. Ja też jestem w takim projekcie Avalon Extreme. Właśnie też wspólnie robimy Pasję na Krawędzi, który promuje sporty ekstremalne, czyli niepełnosprawny z kolei, więc to też takie trochę nowa rzecz w Polsce bardziej, bo pewnie gdzieś tam w Stanach no to bardziej się to rozwija. No i właśnie chciałem Ciebie zapytać, co o tym sądzisz, o takim w ogóle nurcie. Bo czasami na przykład niektórzy mówią, że kurczę, gość nie dość, że ma jakiś wypadek i nabył jakieś dysfunkcje, to jeszcze chce robić coś ekstremalnego, żeby się jego jeszcze załatwić. No to jest najlepszy moment wtedy. Wtedy no. Można zrobić trochę fuck you świat, nie? I tak mogę. Dokładnie tak. No i teraz właśnie, co myślisz? Bo mieliśmy wczoraj próbę, gdybym ja na przykład, nie mając rąk, no które są pewnym problemem, chciał się nauczyć skakać, to byłoby ok, czy to byłoby za duże ryzyko? A na przykład gdybym chciał się nauczyć skakać samodzielnie, tak? Żebym mógł skoczyć z samolotu bez
Znaczy, ja jedyny problem, który widzę, no faktycznie po prostu byłoby dla siebie trudno się ustabilizować, ale tylko trudno, jakby to jest absolutnie do zrobienia. Szczególnie jakbyś trenował w tunelu, to później już wszystko by było spoko. Tylko, że po prostu nie wiem, właśnie, to chciałam mówić, że nie wiem, jakby to by wymyślili, żeby się otworzył z podachy, no bo to się robi ręką. Kasię z Wiz Khalifą, robiłeś dla niego pokaz w Stanach, do jego nowego programu. No i właśnie. Latać. Ale myślisz, że jakbym miał na przykład gdzieś, nie wiem, przyczepioną taką dźwignię gdzieś tutaj do kostki i przed wylądowaniem drugą nogą bym na przykład ją pociągnął? Albo, nie wiem, zrobić coś takiego, co... Tak, ale bo też skydiving to jest bardzo... Mogłabym tę książkę latać, tak wiesz? Tak, znaczy to jest... Lądowaniem tak, nie mogę trafić! A tu ziemia coraz bliżej. To jest bardzo niebezpieczny sport po prostu. Jeśli, szczególnie jeśli się ma właśnie takie jakieś problemy przy otwarciu spadochronu, że na przykład ci się tam linka... Nie, to nie dla ciebie. Nie dla ciebie. Że jeśli ci się coś zaplączy dookoła nogi, czy coś po prostu ci nie otworzy spadochron, to jest naprawdę kupa trochę. No, bo nawet jeśli się odczepi ten spadochron i ten drugi się wyrzuci, to nadal się ma ten spadochron poprzedni zawinięty dookoła siebie. I to jest najbardziej niebezpieczna rzecz, jaka może się stać, więc ja bym bardziej myślała o tym, że na przykład gdybyś miał coś właśnie pod pachą czy coś, bo ty możesz jakby nacisnąć pod pachą. No to możliwe. Zobaczyłem właśnie w twoich social mediach, że miałaś mega przygodę. Nie wiem, czy to była dla ciebie mega przygoda, ale spotkałaś się z Wiz Khalifą, robiłeś na niego pokaz w Stanach do jego nowego programu. No i właśnie. Latać. Tak, on też latał? Wow, to tego nie doczytałem gdzieś. No jak to było? Powiedz coś więcej. No super, mega. Naprawdę fajny facio. Taki bezproblematyczny. Tam generalnie mieliśmy 4 godziny filmowania. I był bardzo zainteresowany, bardzo chciał, żeby mu dobrze szło. Widziałem to jego minę, jak wszedł, a ty robiłaś te, on tak, okej. No i bardzo się dobrze bawił. Jak to się tam rozeszło? Pod ten program się już ukazał, nie? Tak, ale jak. Bo to chyba bardziej w Stanach, nie? Niż tutaj. Ja myślałam, że będzie więcej trochę o tym. Ale nie masz takiego wrażenia, że właśnie różne rzeczy, które robisz w USA, no bo i tam robisz różne rzeczy i w Polsce, to że tam jest taki bardziej, nie wiem, taki lepszy odbiór trochę, że czasami pewne rzeczy tutaj tak wsiąkają, mimo że coś jest super? Czy niekoniecznie? Czy i tu masz podobny feedback od... I tu mam podobny, ale w Ameryce jest łatwiej mi robić takie fajniejsze rzeczy, dlatego że tam zwykle po prostu są ludzie, którzy chcą zapłacić za na przykład wyskok z balonu, bo ja po prostu nie mam $800 tak sobie po prostu, żeby wyrzucić na jeden skok z balonu, a to tyle kosztuje. Czyli generalnie troszkę większa otwartość na takie różne projekty, tak? Tak, i po prostu opportunities. Okazje. Tak, właśnie jest dużo więcej takich okazji do robienia fajnych rzeczy. No to co, Maja, bardzo, bardzo Ci dziękuję za wywiad, za rozmowę i życzę Ci wszystkiego co najlepsze. Przede wszystkim, żebyś sportowo osiągnęła jak najwięcej, żebyś zrobiła jeszcze dużo mega projektów, bo myślę, że i tak już totalnie wymiatasz, bo wiesz, masz 19 lat i zrobiłeś naprawdę masę fajnych rzeczy. No i myślę, że przede wszystkim widać Twój talent do tego, co robisz. No to jest, wiesz, te akrobacje nie są proste. Miałem okazję się przekonać na własnej skórze wczoraj, więc naprawdę mega, mega szacun i gratulacje za osiągnięte już wiesz, tytuły w zawodach, no i oby tego było jak najwięcej. No, bardzo dziękuję. Dzięki. Słuchajcie, koniecznie odwiedźcie Maję, no i koniecznie subskrybujcie Pasję na Krawędzi, oglądajcie, bo naprawdę będzie więcej jeszcze inspirujących osób. Nie wiem, czy uda nam się przebić to, co robi Maja, ale postaramy się. Dzięki. Dzięki.